Dobra, bandyci, słuchajcie, jak teraz nie zasubskrybujecie, nie zalekujecie, to naślę na was potęgę wudu, która zrobi, że w każdym momencie będziecie mieli tylko i wyłącznie energię. Także łakujcie teraz, jak nie to, ta karta będzie was cały czas nękać. Dobra, a tak poważnie, to co? No to lecimy dalej, tak? Teraz mamy do otwarcia coś takiego, czyli pierwszy raz otworzę Scarlet and Violet, nową edycję. Jest to pierwsze wystąpienie tej oto serii. I co? I ten, no i otwieramy, tak, no, kontynuujemy nasz challenge. Jak widzicie, koszulka ta sama, także challenge ten sam. Otwieramy wszystko, co jest aktualnie w moim posiadaniu na stole. I tyle w temacie. Otwieramy. Nożyczki w rękę. Hop, hop, hop. I bardzo się jaram tym, że tym razem ETB. Masakra. Otwieram tak dziecko. Pamiętajcie, dzieci, uważajcie na nożyczki. I na inne ostre rzeczy. I nie tylko. Uważajcie na dużo rzeczy. Zwłaszcza na klątwę, którą wam rzucę, jeżeli nie zasubskrybujecie i nie zalajkujecie mojego kanału. Ewentualnie możecie też napisać komentarz. O, właśnie, to zawsze mi się podobało. Co byście chcieli, żebym otworzył, bądź nagrał, czy to jakąś grę, czy horrorek, czy co tam byście chcieli. Pamiętajcie o tym, jest to bardzo ważna sprawa. Książeczka. Także tutaj mam już te karty srebrne i tutaj też kolejność się zmieniła otwierania z tego, co jestem w pojęciu. Fajne te tutaj te trzy kiełbaski. No. Ten Magikarp fajny jest. A w ogóle fajne arty ma. Fajne arty. Mimo, że nic takiego, to tutaj. O, to chcę. Fajne arty. Nic takiego niby. No mi się podoba, także dobrze to wróżę. Dlatego, kto chce przeczytać tą książkę, to zapraszam do biblioteki na rogu koło was. Żartuję. Raczej tego tam nie będzie. Mhm. Uciekinier. O! Pachnie jak PGW. Dla tych, co nie wiedzą, co to jest, czyli większość pewnie, jest to Paris Games Week, czyli tak jak macie w Polsce Games Arena, prawie otworzyłem to, w ogóle widzicie moje ręce, jak się z tym czujecie. Są one po paru peningach w rękawiczkach. Ale nie ma tego dobrego, nie będę otwierał kart bez rękawiczek. Rękawiczki założone, też bierzemy się do otwierania. To jest z dedykacją dla kolegi Damiana, który powiedział, że już nie ma w mojej mowie w ogóle francuskiego akcentu. To właśnie mamy tutaj otwieranie booster, tak? Boosterków. I jestem pewnie bardzo denerwujący, także nie będę już mówił. Nie mam pojęcia. Tutaj, z tego co wiem, tu nie ma w ogóle co sortować, ewentualnie energia. Jest właśnie. Dobra, energia. Survivor. Hej, fajnie to wygląda. Powiem wam. Clean, clean. Citadel. Mówiłem o nim. Tak czy nie? Mówię. Bardzo ładny. Kilowatrel. Grident. Crocodile. Tenteges Krogong. Reverse. Dobrze jest. Okej, okay, mamy holo tutaj Arboliba. Okej, okay. Jest to nasza holo. I mamy, no dobra, no to jest gold jak gold, tak? Nie będę pluł na kartę gold. Jest to co prawda trainer cukiereczek, czyli nikogo to nie interesuje. Ale jest karta gold, czyli nie trafia się to codziennie. Dobrze jest. Ale czuję się lekko jakiś, nie wiem, naenergetyzowany, mimo że nie piłem nic dzisiaj takiego jako kawa czy coś. Alkoholu tym bardziej nie, dla tych, co by chcieli coś powiedzieć, się tutaj wypowiedzieć. To nie, 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 nie. Nie piję zbytnio. Nie polecam alkoholu przede wszystkim. Ale była bardziej mowa o kawie, energetyka czy co. To no nie piłem dzisiaj chyba nic takiego. Także no nie wiem, skąd mam tą energię. Dobra, mogę to dać do przodu. Basic Energy, Slowpoke, Watrel, Zangoose, Krogunk, Ultra Ball. O, ładny kolor. Taki niby psychic, ale taki różowy, ładny, z odcieniami, spoko. Arwen, mają coś w sobie te karty. Pokeball, dobrze. I kolejny drop, co się dzieje? Zwłaszcza, że mówiłem, że lubię tą larwę, no i mamy też love diski. Psyduckach też bardzo go lubię. No tutaj jakieś coś. Tutaj jest ta, co mówiłem, Miotry, czy jak ona tam się nazywa w ogóle. I Armarouge. Damian? Armarouge.
Tak, arma rouge, czyli arma czerwona. Okej. Okay. To co to? To będzie coś a la Trainer Gallery? No jest to 206 na 198, to może nie ma tam oddzielnie. Skarżę ten Violet seria TG, znaczy TG. Tutaj właśnie nie ma serii TG, ale no. W ogóle tutaj to się inaczej oznacza też przez te gwiazdki, no nie? Że tutaj mamy złotą gwiazdkę, czyli nie jest to jakoś też wybitnie rare. Dlatego, że wybitnie rare mamy chociażby tutaj Rare Candy, który ma 3 złote gwiazdki, także dużo ciekawiej to wygląda w tym przypadku. Dobra. Ej, już wam powiem, lubię tą serię. Bardziej mi się podoba już niż Sword and Shield. Magnemite Energy Switch Varun. Jakiś po niemiecku. Ej, w ogóle to wygląda jak ten odkurzacz z Bloomstead 5. Kto wie, ten wie. Tylko jest szary. Launcher, Flamingo, Fortress, Rocky Helmet. No nie no, nie powiedzcie mi, że nie są ładne, no są po prostu śliczne te karty. Zwłaszcza Psychic, bardzo mi się podoba. Czyżby tym razem nie było dropa? I w ogóle ładne są też po prostu rewersy, nie? Inaczej wyglądają te znaczki. No jak nie może mieć dropa, jak musi być drop, tak? To jest jednak ETB, to jest pewna wartość, tak? Oinkoloń, onkologna po polsku, Oinkoloń EX. Spoczko. W ogóle otwieram te boosterki, nie powiedziałam wam zawartości, także zawartość będziecie mieli na samym końcu. Będzie to wyjątkowy opening. Nikt jeszcze takiego na polskim YouTubie nie robił. Polecam bardzo serdecznie. Amadeusz, Barabasz, ksywa Abo. Okej, okay. Kodzik. No i możecie zobaczyć energię, pozwalam wam. Dedan, Kirlia, Switch, Fuecoco, Cacturne, Mesagosa, ok, Heracross, pierwszy nasz holo, Reverse, King Gambit, drugi nasz holo, Reverse, Sundile i Professor's Research w innej postaci, bo tutaj jest taki typu. I to jest nasza holo. Holo są, widzę, co opening. Także no, no błyszczy się, tak? Fajnie, 3 błyszczące karty zamiast 2. Pokémon się postarał. Zamiast 2 bądź 1, bo nie zawsze było w poprzednich edycjach. Nie w każdych dawali zawsze ostatnim holo koniecznie albo fałkę. Także no. A nie wiem, czy mi się wydaje, czy nie, ale te boosterki w ogóle są takie twardsze, takie lepszej jakości się wydają. Także nie, no propsy, dobrze sobie poradzili. Co ja robię w ogóle? Czemu ja tak przybliżam tą energię? Przepraszam was, już coś mi odwala. Quaxly, tak jak z tych Paldea Collection boxów. Skuvet, Lechonk, Mabostiff, ale wkurzony pies. I świnka, Peppa, tylko no... Już po oparzeniu. Stonejourner, ale fajny, z plasteliny. Zangoose i Skeledirge. Skeledirge. Spoko wygląda. Tam jest jakiś takos sprzedawca. Okej. Okay. I okej. Okay. Holo do holo, chociaż i tak nie ma to sensu, także tego albumu pewnie nie zrobię. Dobra. Tropius, ale poczekajcie, dam wam ten kodzik, bo lubicie to i lubicie też widzieć energię. Czemu ja to tak już tak przybliżam, ale wkurzę się zaraz na siebie. Pokeball, nie siedzisz zgarbień, wyprostujcie się. Rotom, Palpad, Defiance Band, Drifblim. Ciekawe, czy może się zdarzyć, że są same trenery, bo na razie mam tylko 2 Pokémony. No dobra, 3. Nest Ball, Switch, ej no, autentycznie. Rare Candy, no i Dodonzo. Ha! Sobeuszu. Mam cię, kurczę. Tam mam. Tam. No i co? No i Dodonzo. Dodonzo. Przepraszam. Wybaczcie mi, w ogóle pierwszy mój filmik to pierwsze uwagi, pierwsze komentarze, które miałem. Zdziwiłem się, że w ogóle były jakieś komentarze jak na pierwsze filmiki. Że w ogóle ktoś to obejrzał. Zobaczył, że to było tragicznie zrobione. To miałem komentarze typu: siemka mordo. Źle czytasz te nazwy. Popraw to. Albo mów po polsku tylko.
nie czytaj po angielsku bodajże, nie próbuj czytać poprawnie, tylko z polskim akcentem. No i co? I nie wiem, czy się poprawiłem, wątpię w to, ale przede wszystkim fajny Pokémon. Przede wszystkim ma to w sumie nie gdzieś, ale no wydaje mi się, że się poprawiłem jednak, tak? Mam nadzieję. Espatra. Wydaje mi się, że nie znam prawie żadnego Pokémona. No dobra, tego znam bez przesady, tak? O, ładny. I Holo Indeedee. Tragedia jest taka, że widzicie, świecą się bordery i zawsze myślę, wow, mamy dropa, a tu pyk, wychodzi ci taki Indeedee i nie masz nic. Ej, ale no, kurczę, nie powiecie mi, że nie, ale te kolory są ładne, nie jest taki biały, brzydki, zwykły, nudny, tylko taki fajny kremowy, szary, beżowy, jakoś tak. Bardzo mi się podobał te nowe Scarlet and Violet. No, tyle w temacie. Może kiedyś znowu będzie inny kolor. Pomyślmy. Może w następnej edycji po Scarlet i Violet będzie brown and green khaki. I tam będą może fioletowe bordery. Fajnie by było, co nie? Flabebe, Toxel. O, znowu nasz tutaj, nie pamiętam jak go nazywam, Spyro. Znaczy nazwałem, tak się nazywa Spyro. Ralts, Growlit, Pachirisu. Picnic Basket. A powiedzcie mi też, co sądzicie o muzyce, bo muzykę ja daję to na oko, no nie na oko, na ucho. Bombardier. I nie wiem, czy ona jest za cicha, za głośna, czy jak to wygląda. No raczej za głośna nie jest, bo staram się tak, żeby nie zagłuszała. Ale no. Arcanine X. Jest on sobie taki, chce. Diamencikowy. Jesus. No w tym przypadku pewnie szafir bardziej to jest. No znawcy kamieni, powiedzcie mi, co o tym sądzicie. Ale no podoba mi się, mimo że ma tylko dwie gwiazdki zielone, znaczy czarne. Czekaj, EX to jest inaczej V-ka, tak? Jakby tak... Ej. No otwórz się już, no. Dziękuję. To jest inaczej V-ka, tak? Czyli nic nadzwyczajnego właściwie. Bo jak tak, to szacun. Bo V-ki poza czarnym borderem nie dawał nic. A tutaj EX, patrzcie. Wychodzą kamienie sobie, kurczę, za granicę, strzelają mi po rękach i w ogóle. Jest EX ładnie napisany, cała karta się świeci. Jest na całej karcie ten. Nie no, to nie ma podskoku do V-ki. O, czekajcie, bo dobra, niech sobie jest. Później dam to podwójnego sliwa. No i ostatni panowie, panie boosterek. A potem przechodzimy do zawartości naszego ETB. Tak to wygląda. To dobrze, że to jest jedno ETB i robię to w miarę szybko, mimo tych wszystkich głupot. Ale no, o, ale fajne. Squawka Billy. Billy, mamy cię. Jest to youtuber taki francuski. Dla tych, co nie wiedzą. Znaczy, czemu mówię dla tych, co nie wiedzą, skoro i tak na pewno nie wiedzą, no. Co ja jestem? Znaczy, co? Nieważne. Heracross. Dondozo. Ponownie. O, tam jest w ogóle mały Dondozo Kid. Różowy. Pokémon Catcher i Rivavroom. Rivavroom. Jest to po naszym odkurzaczu z Bloom CD5. Okej. Okay. Tyle. Zaczęło się pięknie, skończyło się ok. No bo co my mamy? Właściwie chcę aż zobaczyć, bo nigdy nie robię tego ostatnio, ale... 4? No myślę, że było więcej, ale mamy Golda. Golda, tego typu Trainer Gallery i 2 X-y. Na tyle boosterków jest to właściwie bardzo spoko. A tutaj jeszcze powinna być poza tym promka. Nie chcę do tego. To jest jednak Arcanine, człowieki. Słuchajcie, Arcanine to jest bardzo dobra karta, tak? To jest ognisty Pokémon, tygrys, lew, jest git. Także zawartość, panowie, panie, słuchajcie. Mamy tak. O, czerwone kości. Takie szare z plamkami niebieskimi, spoko. I ta, która nie pasuje absolutnie do tych, ale ona jest bardzo ładna. Patrzcie, ma tutaj przycisk EX, przycisk. No i taka jest złota, z złotymi cornflakesami w środku i jest fioletowa. Mniejsza, jestem tragiczny w tłumaczeniu. Tutaj mamy naszą... Promkę, Miraidon, Full Art. Tak to wygląda. Także damy sobie tutaj. No, naszą paczkę energii, która jest szara. Są energie szare. Deją po prostu tyle. No, mamy te. O, ale ładne, błyszczą się świecące takie złote. No i tutaj też, ale trochę inaczej. No, te badge, piny.
Ty Macia, żeby sobie odebrać. I sliwy. Wow. Ładne. Fioletowe takie, ze złotem właśnie. Złote i przede wszystkim, panowie, panie, słuchajcie. Są one matowe chyba. Nieważne. Chyba są matowe. Czemu robię matowe sliwy, chociaż nikt tego nie lubi, bo nie wiem, czy ktokolwiek to lubi. Nie mam pojęcia. Współczuję sobie. Idziemy dalej. To co? To ja sobie to pochowam później. Dziękuję panowie i panie za oglądanie. Przestanę mówić kiedyś panowie, panie, wam to obiecuję, ale w tym momencie nie mam na to głowy. Widzimy się w następnym odcinku, który będzie openingiem ETB Paldia Evolved, czyli za 2 tygodnie macie Paldia Evolved ETB otwieranie. Cześć, peace, pa!